naszych informacjach przede wszystkim o nominacji nowego ordynariusza bielsko-żywieckiego księdza profesora Romana Pindla. Ksiądz profesor doktor habilitowany Roman Pindel został mianowany przez papieża Franciszka nowym biskupem bielsko-żywieckim. 55-letni ksiądz Pindel jest cenionym biblistą, pedagogiem, koordynatorem odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Krakowskiej. W 2011 roku został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, w którym formują się alumni Archidiecezji Krakowskiej i Diecezji Bielsko-Żywieckiej. We wrześniu 2013 roku wybrano go nowym przewodniczącym Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. Ksiądz profesor Roman Pindel urodził się 18 listopada 1958 roku w Oświęcimiu. Jego rodzina pochodzi z Wadowic, uczęszczał do liceum ogólnokształcącego w Andrychowie, do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Po święceniach w 1983 roku pracował w parafii świętych Szymona i Judy Tadeusza w Kozach. W 1990 roku obronił doktorat z zakresu biblistyki. Napisał pracę pod tytułem Chrystus jako arcykapłan współczujący według listu do Hebrajczyków. W 2001 roku habilitował się na podstawie rozprawy w obronie prawdy Ewangelii, analiza literacko-retoryczna listu świętego Pawła do Galatów. Ksiądz Pindel jest profesorem biblistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pełni funkcję kierownika Katedry Hermeneutyki i Judaistyki. Specjalizuje się w egzegezie Nowego Testamentu. Od 2004 roku był ojcem duchownym krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, a w 2011 roku został jego rektorem. Jest duszpasterzem i koordynatorem grup modlitewnych odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Krakowskiej oraz delegatem biskupa do spraw nowych ruchów religijnych. Ksiądz Pindel jest autorem wielu książek poświęconych Nowemu Testamentowi, jak również problemom duszpasterskim, małżeństwa i rodziny. Nie ustalono jeszcze daty konsekracji nowego biskupa ordynariusza ani terminu jego ingresu do katedry świętego Mikołaja w Bielsku-Białej. Biskupią nominację odbieram jako element powołania, tak jak odpowiedziałem na powołanie idąc do seminarium i po kolei to, co robiłem w życiu, traktowałem jako wezwanie Kościoła. W tym samym duchu trzeba podjąć to nowe wyzwanie, powiedział Katolickiej Agencji Informacyjnej ksiądz profesor Roman Pindel po ogłoszeniu papieskiej decyzji o nominacji biskupiej. Ksiądz Pindel jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie kieruje Katedrą Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki. Pięknie się złożyło, że mój poprzednik biskup Tadeusz Rakoczy też miał bardzo dobre wykształcenie biblijne, co było widać w jego homiliach. Były one nasycone treściami biblijnymi, bardzo dobrze odnoszonymi do życia. Mam nadzieję, że będę starał się go naśladować w tym wymiarze, bo nie ma lepszego odniesienia do tego, co i jak w życiu czynić, jak odniesienie się do Słowa Bożego, mówił w rozmowie Sky biskup nominat. Chciałbym być biskupem, który dobrze służy ludowi diecezji bielsko-żywieckiej, powiedział duchowny i zaznaczył, że nie ma jeszcze żadnego programu, bo według niego jest się biskupem na miarę ludzi, których się spotyka. To byłoby nieodpowiedzialne iść z jakimś programem, nie znając rzeczywistości, do której się idzie, dodał. Dlatego najbliższy czas spotkania z księżmi i wiernymi świeckimi nadadzą kształt posłudze nowego biskupa diecezji bielsko-żywieckiej. Biskup blisko ludzi, z ludźmi, ale co to znaczy w tej konkretnej diecezji? To jest jeszcze dla mnie pytanie otwarte, przyznaje ksiądz Pindel i dodaje, że był praktykiem, analizowałem sytuację i od pewnych zasad ogólnych przechodziłem do tego, co można zrobić. Trzeba uwzględnić ten pewien opór i materii, i możliwości po swojej stronie. Dopiero wtedy się coś robi, podkreśla nowy biskup bielsko-żywiecki. Ma wszelkie predyspozycje, żeby być dobrym biskupem, powiedział kardynał Stanisław Dziwisz o księdzu profesorze Romanie Pindlu, który został mianowany biskupem bielsko-żywieckim. Metropolita krakowski stwierdził, że ksiądz profesor jest kapłanem kompetentnym, przygotowanym intelektualnie do nowej posługi w diecezji bielsko-żywieckiej. Według kardynała Dziwisza profesor biblistyki będzie także nową siłą, która wzmocni konferencję Episkopatu Polski. Kardynał Dziwisz zauważył również, że ksiądz profesor Pindel jest drugim kapłanem, którego archidiecezja krakowska rodzi do biskupiej posługi w diecezji bielsko-żywieckiej. Były rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie zastąpi także kapłana pochodzącego z archidiecezji krakowskiej, biskupa Tadeusza Rakoczego, który przeszedł na emeryturę. To kapłan, który jest bardzo bezpośredni i podejmuje trudne dyskusje, tak o księdzu profesorze
Romanie Pindlu, który został mianowany przez papieża Franciszka nowym biskupem bielsko-żywieckim, mówi ksiądz Eugeniusz Burzyk, rzecznik kurii bielsko-żywieckiej. Ksiądz Burzyk wspomina, że niedługo po powstaniu diecezji i powołaniu duszpasterstwa środowisk twórczych ksiądz profesor Pindel wygłosił w Bielsku Białej cykl wykładów dla twórców na temat Pisma Świętego. Jako duszpasterz tego środowiska zainteresowaniem słuchałem jego celnych i odkrywczych refleksji na temat interpretacji postaci biblijnych w dzisiejszych czasach. Duże zainteresowanie było także ze strony samych twórców, z którymi ksiądz profesor chętnie się spotykał, był w kontaktach bardzo bezpośredni, podejmował dyskusje, nie unikając kontrowersyjnych czy trudnych tematów. Zdaniem księdza Burzyka w ostatnich latach biskup nominat pełnił jedne z najbardziej odpowiedzialnych funkcji w archidiecezji krakowskiej. Do jakich niewątpliwie należy funkcja najpierw ojca duchownego seminarium, a potem rektora. W tym seminarium kształcą się także klerycy diecezji bielsko-żywieckiej. Wielu z naszych księży to jego wychowankowie, których zna bardzo dobrze, co też niewątpliwie będzie w jego posłudze biskupiej bardzo pomocne. Dążenie naszych przodków do odzyskania i utrwalenia niepodległości bytu narodu i państwa wyrastało z chrześcijańskiej nadziei, mówił biskup Tadeusz Rakoczy, który przewodniczył 11 listopada mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego w Bielsku Białej. W modlitwie uczestniczył m.in. biskup Paweł Anweiler, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego. Biskup bielsko-żywiecki w homilii zaznaczył, że u podstaw dążeń licznych patriotów do odzyskania niepodległości narodu i państwa polskiego był duch rezurekcyjny wyrastający z przesłania Ewangelii. Na długiej i trudnej drodze do wolności, prowadzącej przez wojny, powstania, zesłania i ciężką pracę, Polska dochowała wiary i nigdy nie zgasiła ducha wśród swoich synów i córek. Niepodległość rodziła się dzięki nadziei, tęsknocie, wierze, w religii, w ścisłym związku z Kościołem. I jakżeż wymowne jest to hasło Bóg, honor, ojczyzna. Z kolei biskup Anweiler w swym przemówieniu porównał lata bez własnej państwowości do czasu tułaczki, kiedy, jak mówił, wielu łzy smutku roniło, a Pan Bóg zbierał te krople w swój bukłak. Dziś na powrót możemy się gromadzić w święto odzyskania niepodległości. Bóg policzył dni naszej tułaczki i otworzył nam nową przestrzeń wolności. Jesteśmy tu zgromadzeni, by za nią dziękować i czerpać nowe impulsy z Bożego Słowa, aby tę przestrzeń dobrze zagospodarowywać. To odpowiedzialność każdego z nas. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli z pochodniami na pobliski cmentarz, na którym spoczywają żołnierze polegli w I i II wojnie światowej. Po wspólnej modlitwie biskupów katolickiego i luterańskiego odbył się apel poległych z udziałem kompanii honorowej 18. Bielskiego Batalionu Powietrzno-Desantowego. Uroczystość zakończyła ceremonia składania kwiatów przez delegacje uczestniczące w obchodach święta. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tych wiadomościach diecezjalnych. Zapraszamy na kolejne już za tydzień. Zbliża się koniec liturgicznego roku, roku obchodzonego jako przez Kościół katolicki jako rok wiary. Uroczyste zakończenie tego roku 24 listopada w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.